Pandemia zmusiła do zamknięcia wielu miejsc kulturalnych. Jednak zameczek w Czernicy ten czas poświęcił na renowację. Oj, zamykaliśmy się gdzieś od czerwca, więc tak naprawdę śmialiśmy się, że ten czas pandemii był takim dla nas czasem dość naturalnym, bo najpierw martwiliśmy się, wiedząc, że ten remont nadejdzie, co to będzie, jak się zamkniemy, a wszyscy inni dookoła będą otwarci. Potem się okazało, że wszyscy musimy być zamknięci, więc nie było aż tak, nie bolało tak bardzo. No i wykorzystywaliśmy park do takich letnich, jesiennych prac, mimo wszystko ze społecznością, żeby nie stracić kontaktu i żeby jednak się spotykać. Renowacja objęła głównie remont wnętrz. Wszystkie wnętrza, także kawał po prostu potężnej roboty. Wymieniliśmy posadzki, wymieniliśmy wszystkie okna, wszystkie drzwi zostały poddane renowacji. Także całe te wnętrze mamy już takim tematem zamkniętym. W zdecydowanej większości dofinansowane z naszego własnego budżetu gminnego, co jest ewenementem w skali kraju i w skali czasów, w jakich żyjemy, że udało się w taki zabytek takie pieniądze przeznaczyć. Przed zameczkiem kolejny etap renowacji. Planujemy w przyszłym roku, zabezpieczyliśmy środki na przyszły rok, aby zrobić elewację zewnętrzną i poszycie dachowe. Jak dodaje wójt gminy Gaszowice, ten remont był potrzebny ze względu bezpieczeństwa. Kosztował blisko 1 750 000 zł.